10 nietypowych sposobów na prowadzenie wojny. Oczywiście zaznaczam, dla nas niektóre teraz już mogą być oczywiste i banalne. Jednakże w momencie, gdy pierwszy raz je stosowano, było to coś absolutnie wyjątkowego i niszczycielskiego. Opowiem zarówno o technikach bitwy, jak i technikach prowadzenia całych wojen. Testudo. Szyk obronny legionów rzymskich stosowany w celu obrony przed ostrzem łuczników polegał na utworzeniu zwartej prostokątnej kolumny, w której legioniści, z reguły 27, z pierwszego szeregu i z boku formacji trzymali tarcze pionowo przed sobą lub od strony odsłoniętego swojego boku. Natomiast legioniści z wewnętrznych szeregów trzymali tarcze poziomo nad sobą i nad legionistami pierwszego i bocznych szeregów, tworząc w ten sposób osłonę całego szyku przed strzałami przeciwnika. Poruszający się w takiej kolumnie legioniści przypominali żółwia, stąd nazwą. Testudo to właśnie żółw. Otóż niestety 3 razy zanotowano dość katastrofalne porażki tej formacji. No niestety wszystko ma wady, ale powiem wam, jakie to były wady. Na przykład 9 czerwca 53 roku przed naszą erą, podczas bitwy pod Karae, Rzymianie, gdy pozostawali w regularnym szyku, byli ostrzeliwani przez partyjskich konnych łuczników, natomiast gdy przechodzili do Testudo, byli atakowani przez katafraktów, czyli ciężkich kawalerzystów. No i tak wynaleziono kręgle. Nie no, żartuję przecież. Albo na przykład legioniści mieli odsłonięte łydki, przez co przeciwnicy szybko to wykorzystywali, strzelając po nogach. Ponadto szyk Testudo był narażony na ostrzał za pomocą machin miotających i wtedy to się naprawdę zmieniało w kręgle i za takim jednym pojedynczym wystrzałem można było zabić nawet kilkunastu legionistów. Podobną formację stosują do dziś na przykład policjanci czy siły porządkowe, zasłaniając się tarczami przedrzucanymi przez uczestników zamieszek kamieniami i petardami. Taktyka spalonej ziemi. Sposób prowadzenia działań wojennych polegający na niszczeniu wszystkiego, co może być przydatne stronie przeciwnej. Zazwyczaj ma to miejsce podczas przemarszu lub wycofywania się także na własnym terytorium. Celem takich działań jest pozbawienie nieprzyjaciela źródeł zaopatrzenia, spowolnienie poruszania się wojsk, pozbawienie możliwości późniejszego wykorzystania odzyskanego lub zdobytego majątku, może być formą terroru również wobec ludności cywilnej, odwetu czy szantażu. Metoda stosowana od starożytności. Stosowali ją na przykład Scytowie, czy na przykład Kartagina. Była użyta również w trakcie II wojny burskiej, czy II wojny chińsko-japońskiej. No i oczywiście ze wskazu Józefa Stalina w trakcie planu Barbarossa, kiedy to Niemcy wkroczyli do Rosji. Schiltron, czy też Sheltron. Szkocka formacja wojskowa z okresu I wojny o niepodległość Szkocji. Miała postać zwartej kolumny bądź kręgu wojowników uzbrojonych we włócznie bądź piki nastawione na zewnątrz formacji. Była stosowana jako szczególnie skuteczna wobec ataku jazdy. Formacje włóczników dowiodły swojej wartości w bitwie pod Stirling, gdzie ich oddziały blokujące most uniemożliwiły ucieczkę dużej części angielskiej armii. Szybko okazało się jednak, że nieruchome kręgi pikinierów są narażone na ostrza łuczników, co udowodnił Edward Długonogi w bitwie pod Falkirk, gdzie Schiltron powstrzymał jazdę konną, ale uległ właśnie łucznikom. Wbrew powszechnemu przekonaniu, we większości przypadków Schiltron był formowany w formacji prostokątnej, a nie w kręgu. W kręgu Schiltrony walczyły pod Falkirk oraz w pierwszym dniu bitwy pod Bannockburn podczas bitwy pod Glaintroll. Schiltrony zostały zastosowane również przez Walijczyków w bitwach pod Orwen Bridge czy Mass Maidok. Jednak w ich przypadku formacja ta nie sprawdziła się. Otóż Schiltron jest skuteczny, kiedy przeciwnik nie wie, że taka formacja powstanie i nadzieje się swoją jazdą na taką ścianę włócznik. Gdy przeciwnik jest przygotowany, jak to stało się po pewnym czasie w trakcie wojny angielsko-szkockiej, no to już Schiltron się nie sprawdza. Już jesteśmy w temacie wojen, polecam wam grę Crossout. Tam możecie trochę się wykazać, jeśli chodzi o właśnie nietypowe prowadzenie wojny. Gra darmowa, dostępna w internecie, MMO, także link umieszczam w opisie. Jedziemy dalej. Broń jądrowa. Dziś już coś oczywistego, ale kiedyś to było bardzo nietypowe. Najpierw
Nikt nie chciał uwierzyć w to, że jest możliwe stworzenie tak niszczycielskiej broni. A kiedy już tak niszczycielska broń powstała, nikt nie myślał, że zostanie ona wykorzystana. Mało tego, zostanie wykorzystana przeciwko ludności cywilnej. Tak się jednak stało w Japonii. Amerykanie zrzucili te bomby na miasta Hiroshima i Nagasaki, prowadząc do śmierci wielu osób. Słoń bojowy. Otóż słoń wykorzystywany w działaniach wojennych, przede wszystkim w starożytności, którego głównym przeznaczeniem była szarża, mająca na celu wzniecenie paniki w szeregach wroga lub przerwanie jego szyków. Słoń stosowano w bitwach jeszcze po pojawieniu się broni palnej, gdyż były dobrą platformą dla strzelców, jednak można je było dość łatwo zabić, przez co nie służyły długo w bitwie. Również widoczna pozycja załogi ułatwiała jej zestrzelenie. Po pewnym czasie stosowano je już jedynie do przenoszenia ładunków. Był to też koniec ich użycia w walce. Ostatnie większe bitwy z wykorzystaniem słoni stoczono w XVIII wieku w małych lokalnych konfliktach. Brały udział jeszcze na początku XIX wieku. Później militarne zastosowanie słoni ograniczyło się do przenoszenia zaopatrzenia wojska. W ten sposób wykorzystywano je głównie w trakcie II wojny światowej. Otóż pierwotnie, głównie w walkach z Aleksandrem Macedońskim, słonie były skuteczne, ponieważ żołnierze bali się tych słoni, nie wiedzieli, co to za wielkie coś na nich idzie z wielkimi rogami. Z czasem jednak okazało się, że słonie nie są tak skuteczne i znaleziono sposoby na ich zabicie, np. podcinanie ścięgien czy znalezienie czułych punktów na czaszce. Ponadto myszy. W momencie, w którym spuszczono bardzo dużą ilość myszy pod nogi słonia, to ten grunt się ruszał i słoń nie mógł spojrzeć w dół, nie wiedział, co tam się dzieje i wpadał w panikę. Także też można było łatwo go zabić, ale przyznajcie, jest to ciekawy sposób na prowadzenie wojny. Blitzkrieg. Termin oznaczający błyskawiczne uderzenie wojskami na dane państwo, głównie z zaskoczenia. Wyróżniającym elementem Blitzkriegu było to, że dywizje czołgów po wygraniu pierwszych bitew nie zatrzymywały się w celu umocnienia przyczółków na nowej linii frontu, ale parły wciąż do przodu, ścigając pokonane wojsko i wdzierając się w głąb terytorium atakowanego kraju przy wsparciu zmasowanych sił powietrznych. Jednym z najlepszych przykładów użycia taktyki wojny błyskawicznej jest kampania we Francji w 1940 roku czy atak na Związek Radziecki. Ponadto Blitzkrieg został zastosowany w trakcie wojny izraelsko-arabskiej, czyli wojny sześciodniowej w 1967 roku. Wtedy to właśnie Arabowie zaatakowali Izrael w sposób Blitzkrieg, czyli szybko zająć całe państwo. Tylko że w każdym z tych przypadków w pewnym momencie armia przegrywała. Bunt. A mam na myśli bunt Żeligowskiego. Otóż była to sytuacja, która miała miejsce w 1920 roku. Żeligowski, Polak, trafił na Litwę. Tam zorganizował bunt przeciwko Polakom i zajął całe Wilno i utworzył nowe państwo litewskie. Ciekawostka, w wojskach Żeligowskiego służył wtedy Witold Pilecki, ponieważ on brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Lucjan Żeligowski utworzył Litwę, odłączył się od Polski, no i bardzo fajnie, ale Lucjan Żeligowski wcześniej dogadał się z Piłsudskim i po tym jak Żeligowski utworzył to swoje państewko małe litewskie, przyłączył się do Polski. W taki sposób Litwa całkowicie, legalnie i bezkrwawo trafiła w ręce Polaków. Bardzo niefajna zagrywka, ale bardzo skuteczna. Bomba nietoperzowa. Miał to być zasobnik w kształcie bomby lotniczej, przydzielony na pewną liczbę przydziałów. W każdym z nich znajdował się molosek brazylijski z doczepioną niewielką bombą zapalającą z detonatorem czasowym. Takie nietoperze z bombami planowano zrzucić w nocy nad Japonią. Gdy rano będzie wstawać słońce, nietoperze pochowają się gdzieś w domach, pod dachami, w różnych miejscach. I wtedy bomba zegarowa uruchomi bomby i dojdzie do wielkiego, zmasowanego ataku w całej Japonii. No, nie wykorzystano tego, ponieważ znaleziono dużo skuteczniejszą broń, czyli broń atomową, ale przyznajcie, takie wykorzystanie zwierząt jest bardzo nietypowe, tym bardziej, że to jest wszystko z okresu II wojny światowej, więc można powiedzieć bardzo późno. Falanga. Zwarty liniowy szyk bojowy piechoty greckiej, a potem macedońskiej i hellenistycznej, znany również na wschodzie u Sumerów. Polegało to na tym, że żołnierze ustawiali się w linii bądź w kilku rzędach, następnie tarczami tworzyli ściany, opierając je o sobie, przez co konstrukcja była bardzo stabilna.
Jeśli taką falangę ustawimy w dobrym miejscu, jest ona w stanie zatrzymać naprawdę olbrzymią armię, czego przykładem jest oczywiście bitwa pod Termopilami. Strategię tę udoskonalili Macedończycy, wykorzystując dłuższe włócznie. Inwazja w Zatoce Świnie, czyli mistrzowskie zagranie lotnictwa. Miało to miejsce w 1961 roku. Na Kubie został obalony rząd amerykański, a władzę przejęli Fidel Castro, Che Guevara i Camilo Cienfuegos. I oczywiście Raúl Castro, brat Fidela Castro. Amerykanie za wszelką cenę chcieli odzyskać Kubę, więc postanowili przeprowadzić inwazję na to państwo. Oczywiście oficjalnie uderzyli jako rebelianci kubańscy, żeby wezwać oficjalną armię amerykańską na pomoc, ale to była amerykańska armia, nie okłamujmy się. Wszyscy byli przekonani, że po ciężkich walkach w roku 59 na Kubie nie został żaden samolot. Wywiad amerykański również ustalił takie informacje i o tym świadczyły również zdjęcia satelitarne. Amerykanie więc przygotowali całą inwazję tak, aby wyglądała faktycznie na bunt Kubańczyków mieszkających na Florydzie i nie przygotowano się na obronę przeciwlotniczą. Kiedy doszło do inwazji, Fidel Castro nagle wypuścił samoloty. Skąd je miał? Otóż zachowało się kilka latających wraków. Ja czytałem, że zostały ukryte w lesie. Drewniak na przykład z Historia bez cenzury mówił, że były ukryte w hangarach. Nie wiem. Ja czytałem, że były w lesie, więc trzymam się tej wersji, ale oczywiście to może być różnica źródeł. Samoloty te zostały ukryte w lasach, a gdy doszło do bitwy, Castro wypuścił te samoloty w pole. Zbombardowano amerykańskie statki, doprowadzono do śmierci wielu żołnierzy i uprowadzenia wielu żołnierzy. Jest to jedna z największych porażek amerykańskich w historii. Jedno z największych imperiów, zresztą w trakcie zimnej wojny, największe imperium na świecie zostało pokonane przez brudnych, brodatych Kubańczyków. Super. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i nie przeszkadzało Wam, że improwizowałem, bo dobra 90% odcinka mówiłem z głowy i mam nadzieję, że mi to płynnie poszło i nie za bardzo się jąkam. Zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!